Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie w poniedziałek. Zapraszam Was bardzo serdecznie na karty dnia. Dzisiaj mamy Dzień Babci 22 stycznia 2024 roku. Jeżeli jesteś babcią, składam Tobie, moja droga, najlepsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim spokoju. Żeby Cię nic nie bolało. Żebyś miała tylko pozytywne wiadomości. I to nie tylko z moich kart, ale codziennie, każdego dnia. Skarby, e, jak tam weekend minął. Ja miałam trochę, trochę ciężki, ale mam nadzieję, że, że karta dnia i ten tydzień, który przed nami, przed pełnią, będzie w miarę jako tako. Kto tam ma dzisiaj imieninki? Mam tu kalendarz, kochani, mam tu kalendarz. Specjalnie sobie położyłam, żeby nie zapomnieć, że dzisiaj dzień babci, Anastazy i. Nie, no, muszę bliżej wziąć. Wincenty wszystkiego najlepszego, ale również wszystkiego najlepszego dla osób, które obchodzą dzisiaj urodzinki. No, wszystkiego najlepszego, naj. zdruweczka, kochani, to jest najważniejsze. Resztę sobie kupicie, zapłacicie. Skarby, y chciałam tylko wspomnieć, że <laughs> na stronie społeczność, mogliście zagłosować, czy oglądacie kartę dnia. I ponieważ obserwując, że coraz mniej jest wyświetleń karty dnia, bo na prawie 7,5 tysiąca osób, które subskrybują kanał, oglądających jest 200-300 osób. Nie wiem, co się stało, że jest taki straszny spadek, kiedy patrzyłam ostatni raz, to było 49% na tak. Nie i czasami 51%. No i tak się kurczę zastanawiam, co ja robię źle. Może mi coś podpowiecie. Może coś dodać, może coś odjąć? Zmieniliśmy z jednej karty codziennie na dla każdego znaku Zodiaku. I spadek nastąpił. No i teraz nie wiem, kochani, czy wam się nie podoba to, co robię? Oczywiście karta dnia będzie, będzie, będzie. To. Nie zostawię tych 200 osób. Do... Dlatego, że ktoś, ktoś tam mm, może nie ma czasu, nie chce. Nie wiem, muszę się zastanowić, kochani, jeżeli wy macie jakieś pomysły, to dajcie. Dzisiaj będzie odpowiedź z tych kart. Oczywiście będzie do wyboru. pierwsza, druga. Dzisiaj trzy. Ano, pewnie. Nie może być codziennie tak samo, nie? Trzy. pierwsza, druga, trzecia. ściąga. Ściąga jest tylko i wyłącznie dla mnie, żeby potem nikogo nie przepraszać, że coś gdzieś zapomniałam, bo jeśli chodzi o negatywne komentarze, oj, to niektórzy bardzo, bardzo muszą, bo się uduszą. Nie, znamy, znamy. Kochani, zbliżamy się. Mamy rok smoka, także smok już jest. Piękny, mosiężny, trzeba mieć w domu. Oglądałam jakiś tam filmik. No i myślałam, że już wszystko mam. A okazało się, że smoka nie mam. Także już jest. Dobra, kochani, czekacie na kartę dnia. Zaczynamy oczywiście od baranka po kolei, aż do rybek, tak? Pamiętajcie: łapka, komentarz. Możecie udostępnić, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował kanału, a chce, zaczynamy, to nacicie sobie szary dzwoneczek, ten ciemno-szary z dopiskiem wszystko, i wtedy każdy film otrzymacie, każdy jeden. Co dla baranka w poniedziałek 22 stycznia? No, a dla baranka, praca, dokładność, sumienność, ambicja. Dzisiaj, przede wszystkim, kochani, będziecie chciały ze wszystkim zdążyć. Jak zaczniecie rano, tak skończycie o określonej godzinie, myślę, że będziecie się czegoś chciały nauczyć, douczyć. W ogóle będziecie takie bardzo, bardzo obowiązkowe, bym powiedziała. Byk chyba będzie musiał tutaj z czegoś zrezygnować, ponieważ nie da rady dzisiaj, powie, że za dużo obowiązków sobie wziął. Może ktoś będzie chciał Wam narzucić więcej obowiązków i będziecie musiały na przykład swoje plany przesunąć, Możliwy kontakt z kimś, kochani, kto nie odzywał się długo i nagle nagle się obudzi ten ktoś i, i będzie potrzebował tutaj Waszej pomocy, Waszej rady. Zastanówcie się, kochani, bo podglądam zawsze, zawsze w dół. Czy, czy jest sens przyjmować przeprosiny, czy jest sens um, znowu wybaczać tej osobie, czy jest sens um, dawać kolejną szansę, jeżeli tu będzie powrót? Tak. Bliźnięta. No, dla bliźniąt też będzie bardzo intensywny dzień, jak dla Baranka. Będziecie skupione na pracy, na obowiązkach. Dużo się będzie działo, dużo wiadomości, dużo będziecie jeździć, dużo będziecie się też przemieszczać. Jest szansa, kochani, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy powiecie, że musicie coś zrobić i do końca, że nie, że zostawiam na jutro. Za tydzień wypowiecie nie, dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj muszę to skończyć, ale też fajne spotkania, takie konkretne, więc jeżeli prowadzicie dzisiaj, jeżeli prowadzicie swoje biznesy, to dzisiaj możecie fajną umowę podpisać znaleźć kontrahenta takiego odpowiedniego, tak? Co uraczka dzisiaj? Wyjaśnienie pewnych spraw, kochani. Tu jest y, szansa na zakończenie czegoś, co trwało bardzo długo, czyli może trzeba coś wyjaśnić, może trzeba nawet iść do sądu, bo mamy kartę sądu. Może was oświeci w pewnej sprawie i po prostu stwierdzicie: Muszę się z tym czymś pogodzić, albo pogodzić nawet z kimś, kochani. Dojdziecie do jakiegoś wniosku, który będzie miał y, szansę w przyszłości się zrealizować. Dla lwa oczywiście jego energia ognista i będziecie dzisiaj jak ten lew krzyczeć i ustawiać wszystkich po kątach. Dzisiaj wam się włączy tryb ja tu rządzę, dzisiaj wam się włączy tryb dążę do doskonałości, ale jest szansa dzisiaj na awans, na podwyżkę kochani. No, możecie jakiś zastrzyk gotówki dzisiaj otrzymać, ale i kupić sobie coś fajnego. Natomiast panienki będą się czymś martwić. Nie wiem czemu, bo widzę, że możecie nie spać w nocy. Chyba, że to chorobsko, wirus. No, pogoda jest, jaka jest, nic na to nie możemy poradzić. Uważajcie, bo przez jakiś problem, który będzie Wam chodził po głowie, możecie cały dzień mieć taki smutny, taki wiecie, że, że denerwujemy się, co to z tego będzie, jak to będzie, tak? Moje kochane wagusie, a wy możecie dostać wiadomość która was po prostu zwali z nóg dla części z was może to być też taki dzień, że czujecie się gorzej zostajecie w domu ale i kochani może wspomnienia wrócą, bo widzę trochę łez widzę trochę smuteczków, widzę trochę takiego wycofania od ludzi, kiedy przypomina wam się że że pewnych ludzi już nie ma no dla mnie dzień babci, kochani, jest dniem, kiedy od tygodnia i tak muszę uspokajać moje dziecko i, i trzymać się, że najlepsza babcia na świecie, najlepszy człowiek, jakiego znam nie ma. Więc może dzisiaj też będziecie mieć taki dzień smutniejszy przez wspomnienia, które, które do nas wracają, ale to też karta oszustwa. Uważajcie, bo możecie się dowiedzieć o czymś. Bardzo przykrym, co Was po prostu mogłoby dotknąć. Skorpiony będą niezadowolone z jakiegoś e, powodu, może nie wpłyną jakieś pieniądze, może ktoś im coś powie. W każdym razie widzę trochę smuteczku. Może się umówiłyście z kimś i ktoś odmówi nagle. Może dostaniecie wiadomość, która Was zasmuci, ale to też taka karta. Mm, ach, mogłam iść do innej szkoły, bym pracowała gdzie indziej. Takie mm, użalanie się nad sobą, a praktycznie nic już nie możemy w tym momencie zmienić. Także wychodzimy z tej energii. Moje strzelczyki będą imprezować, bawić się dzisiaj, spotkania, randki towarzyskie, może zaproszenia. Bardzo radosny dzień, bardzo optymistyczny dzień dzisiaj. Dużo ludzi będzie wokół Was, dużo się będzie działo. Myślę, że wiele osób będzie coś od Was dzisiaj potrzebować, ale Wy też tego potrzebujecie. Koziorożce za to będą dzisiaj w siódmym niebie, będą chciały dzisiaj za trzech pracować, coś organizować, nowe pomysły, szanse, może jakaś pasja, może jakaś namiętność do niektórych się dzisiaj wkradnie, może nawet miłe chwile, poznanie nowych osób, nowa praca, nowe działanie. Dzisiaj, kochani, wszystko, co macie na myśli, żeby dzisiaj zrobić, to co zrobicie, na pewno jest szansa na odniesienie sukcesu. Natomiast co u wodnika? Małe zatrzymanie. Wy nie potrzebujecie dzisiaj latać, szaleć. Może część z Was musi zostać w domu, może część z Was, kochani, musi przemyśleć pewne sprawy, ale to taki dzień zawieszenia, czyli to, jeżeli nie jesteś czegoś pewny, przełóż na inny dzień. Nic się dla Ciebie nie stanie. No, i zodiakalna rybka. A wy to jedźcie sobie gdzieś dzisiaj. Jakaś podróż się dla Was szykuje, ale też szybkość w działaniu. Może z, z jakąś sprawą nie mogliście ruszyć, czegoś pokonać, iść do urzędu. Dzisiaj Wam się uda załatwić, przejechać, kupić. Jeżeli to jest na przykład samochód, to karta Rydwan zawsze oznacza, wiecie, że idziecie, oglądacie, ale chyba będziecie negocjować, jest szansa. No, może tutaj, kochani, je przyjedzie ktoś do Was, coś czuje z jakimiś ważnymi, bardzo ważnymi informacjami. Kochani, jeżeli wybraliście kartę lewą, tu jest odpowiedź na Wasze pytania. Teraz, teraz jest idealny moment, tak mówią karty. Jeżeli chcecie, kochani, drugą, klarowna komunikacja. Co to oznacza? Że macie się wyrażać, pisać jasno, bo Druga osoba może Was nie zrozumieć, czy druga strona. Ja, kochani, miałam taki przykład, że ja napisałam smsa bez przecinka i ten ktoś zrozumiał zupełnie coś innego niż miałam na myśli. Więc uwaga! Trójeczki mają podjąć działanie, ruszać do przodu, robić, działać, nie czekać. Skarby, dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam przyjemnego poniedziałku. Nie poddawajcie się handrze. Widz przepraszam, widzimy się jutro i słyszymy fajnego poniedziałku do jutrka, pa, pa.